Przepraszam! Przepraszam, kim panowie są? Przepraszam, stop! Kim pan jest? Kim pan jest? Jesteśmy grupą wojsk zjednoczonych, mamy rozkaz zdobyć artylerię nabrzeżną. Widzę, że wzięliście jeńca. Grupa specjalna będzie przesłuchiwała niemieckiego jeńca, żeby wydobyć z niego jak najwięcej informacji. Nie mogę zdradzić tajemnicy wojskowej, żeby druga strona nie wiedziała, co robi tu pierwsza strona, ale widzę, że za chwilę dojdzie do wymiany ognia. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Jest kontakt, jest kontakt. Jest kontakt. Trzeciej, 243. Ląduje znowu do szpitala w Chodziu. Okolic. Chodzi o to, żeby się trochę wspólnie pobawić. Przede wszystkim zachęcamy dzisiaj do śpiewania. Ci, którzy zostaną z nami dłużej, dostaną śpiewniki i będą mogli przypomnieć sobie różne pieśni, między innymi z Kołobrzegu. Na górze odbywać się będzie za chwilę z kolei konkurs wiedzy historyczno-militarnej ze wspaniałymi nagrodami, prowadzony przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka. Przed Państwem z kolei na dole kierwasz artykułów militarnych, menażki, manierki.
po przeciwnej stronie dania kuchni wojskowej, klasyczna grochówka. Z tyłu za nami, za zieloną siatką, pokazy łucznictwa tradycyjnego. Dzieci mogą sobie postrzelać z bezpiecznych lotek, z bezpiecznych strzał. I proszę Państwa, zawdzięczamy te wspaniałe pojazdy, które tu Państwo widzicie, i tą atmosferę naszemu współpracownikowi, organizatorowi zlotu militarnego w Darłowie, panu Marianowi Laskowskiemu. Proszę o parę słów. Dziękuję bardzo za głos. Bardzo miło mi tutaj Państwa przywitać na tym pięknym terenie tych obiektów, które wybudowali Niemcy, w jaki sposób zostały doprowadzone do jakiegoś takiego stanu, gdzie możemy wszyscy obejrzeć je od środka, od zewnątrz. Powiem tyle, że przy okazji, jak jesteście Państwo i macie jeszcze czas, to ja jestem organizatorem historycznych zlotów militarnych w Darłowie. Był teraz 15 zlot, co prawda on się kończy, ale jeszcze dużo pojazdów jest, dużo bazaru, dużo zabawy. Myślę, że ostatni uczestnicy wyjadą za 2-3 dni, także jak będziecie w Darłowie, to zapraszam serdecznie. Jest też do obejrzenia podobny obiekt, który też z przyjaciółmi, którzy są tutaj ze mną, odczyściliśmy. A te piękne pojazdy to są kolegów, którzy przyjechali z Polski, z Warszawy między innymi. No i te dwa samochody z prawej strony przyjechały z Niemiec. Horch piękny i drugi samochód też kolegów z Niemiec. Za plecami moimi jest amerykańska ciężarówka Reo z okresu Wietnamu. 2,5 tony w terenie, 5 ton na szosie. Przywieźliśmy jeszcze do tej całej kolekcji działo. Kaliber 85 mm, także możecie wszyscy sobie pięknie to pooglądać, porobić zdjęcia pamiątkowe. No i zachęcam do wspólnej zabawy, wspólnie spędzonego pięknie czasu. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa słowa o bunkrach, proszę Państwa. Dzisiaj można odwiedzać podziemia. Wycieczki oprowadza dowódca baterii. Mniej więcej co 10-15 minut można w grupach 20-osobowych oglądać bunkry od środka. No i przede wszystkim raz jeszcze zachęcam do śpiewania. Niedługo się to zacznie za pośrednictwem naszego wspaniałego wodzireja, pana Zbyszka Maciąga, kapelmistrza orkiestry Marynarki Wojennej. Morze, nasze morze przed nami jeszcze. Zostańcie z nami. No niestety orkiestry już nie ma w Łódzce. Szkoda. Został tylko kapelmistrz, ale będziemy coś myśleć. Także tutaj dla mieszkańców Ustki wiadomość, że od września robimy przesłuchania, nabory młodzieży do młodzieżowej orkiestry, którą będę próbował założyć, jak się uda, z pomocą Państwa zrobimy w Ustce piękną, fajną orkiestrę. Oficjalnie otwieramy piknik w Ustce 1 lipca. Pierwszy 1 lipca 2012 roku. Wszystkich proszę o wielkie brawa. Brawo, brawo. Brawo.
postacią z koszmarnego snu ludzi, którzy spali w tej baterii. Tutaj ludzie mieszkali, mówię o Niemcach, o żołnierzach niemieckich, bardzo krótko. To było parę tygodni w sierpniu i we wrześniu 1939 roku. Tutaj z ogromnym napięciem ci ludzie wysłuchiwali komunikatów o przebiegu walk na Westerplatte. Oni nie wiedzieli, jak to się skończy. Prawda? I na pewno to jest ogromne napięcie psychiczne. Ludziom w takich stanach psychicznych śnią się różne rzeczy. Mi na przykład zawsze śnią się dziwne historie. Na tak wielkie pieniądze, które zadałem, jak było. A z drugiego jest wspomagacz. Halo! Teraz więźniowie prawdopodobnie zostaną odprowadzeni do miejsca odosobnienia. Proszę Państwa, gorące brawa. Brawo dla dzielnych żołnierzy.